Pani marszałek, Wysoka Izbo, dlaczego niszczy się cały dorobek uspołeczniania i demokratyzowania polskiej oświaty ostatnich 32 lat, dlaczego indywidualizację nauczania i naukę krytycznego myślenia zastępuje się powrotem do schematycznego wyuczania na pamięć dogmatycznych, ideologicznych treści narzucanych przez prawicowo-przykościelną władzę? Dlaczego minister Czarnek i Jarosław Kaczyński boją się szkoły? Dlaczego się boją? Bo jak każdy satrapa, boi się ludzi niezależnie myślących, zadających pytania, krytycznie analizujących rzeczywistość. Dziękuję. I takiej młodzieży boi się obecna władza. Dobrze. I taką szkołę, wolną szkołę chce obecna władza zdusić.